Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i sprawdzam oczywiście, czy włączyłam nagrywanie. Włączyłam nagrywanie po ostatniej przygodzie z niewyłączeniem nagrywania. Teraz będę sprawdzała 5 razy, czy udało się nagrać. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do was z karteczką. Będę robić kartkę, na którą klasycznie już nie mam planu, więc zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Coś na pewno wyjdzie. Będę robiła karteczkę, słuchajcie, z papierów, które przygotowałam specjalnie z okazji tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z tego miejsca przede wszystkim chciałabym wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za udział w WOŚP-ie, za wsparcie skarbonki tosiakowej, WOŚP-owej. Słuchajcie, udało nam się zebrać ponad 6 tysięcy złotych, 6020 dokładnie, więc w ogóle kwota jest oszałamiająca moim zdaniem, więc no, w ogóle bardzo, 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 bardzo z całego serducha wam dziękuję. No i mam nadzieję, że papiery wam się podobają, bo jakby w podziękowaniu za wpłaty ode mnie miałyście pakiet 8, 9, już nawet nie pamiętam, 9 papierów, czyli 7 teł różnego rodzaju plus 2 arkusze z wycinankami. Tak to wyglądało. Ja już mam wycinanki wszystkie wycięte, więc to mam tylko po to, żeby wam pokazać. Je mogę sobie odłożyć, bo jak mówię, wycięłam już. Bardzo dobrze się je wycinało, więc spoko. Plus mamy tutaj właśnie tła. No i ja na pewno będę korzystała z tych teł, na pewno będę korzystała z tych elementów. Myślę, że może wykorzystam też jakieś listki kalkowe wyembosowane, bo ja bardzo lubię ten efekt, a to są takie bardzo delikatne kolory, więc myślę, że takie listeczki będą tu fajnie wyglądały. Mam też przygotowane jakieś tekturki. Przygotowałam sobie też takie wielkie kwiaty. Nie wiem, czy nie będą za duże do kartki, ale powiem wam, że one mi się tak podobają i tak fajnie grają z tym kolorem, że aż prosi się trochę, żeby je wykorzystać. Przygotowałam sobie też kasiowe kwiatki materiałowe, bo one tutaj z tymi różowymi środeczkami też mogą fajnie zagrać, więc zobaczymy, co będzie bardziej ostatecznie pasowało. Mam przygotowane jedne i drugie, więc zobaczymy w końcowym etapie, jak to tam będzie wyglądało. I przygotowałam sobie bazy. Kupiłam w sklepiku Gosi te bazy kartkowe mintajowe, to nowość chyba jest, bo wydaje mi się, że wcześniej baz mintaj nie robił, więc kupiłam sobie na próbę DL-ki, kwadraty i C6. Ja lubię DL-ki najbardziej, więc myślę, że zrobimy sobie DL-kę, tylko ja ją na pewno skrócę, bo ta jest chyba długa, bo ona ma 21 cm i ja lubię sobie do 20 skracać, więc skrócę do 20, zwłaszcza, że moja drukarka jak drukuje papierem do druku, to mi tutaj obcina no, prawie centymetr tak naprawdę z dwóch stron, więc tu mi zostaje 20 cm, więc jak sobie skrócę bazę do 20 cm, no to mi wtedy, wiecie, na szerokość kartki idealnie starczy. Więc tak, wyjmę sobie najpierw może, to sobie włożę do mojej patery, zobaczcie, mam moją paterę, włożę sobie do patery. No drogą, też fajny patent, włożyć sobie do tej patery te, żeby móc je łatwo wyciągać w razie czego. To też nie głupie, bo wtedy jest to wyciągalne. Ależem wymyśliła. No słuchajcie, szok i niedowierzanie. O, czekajcie, bym tu weszło. Dobra, więc to odkładam. To na razie też odkładam. I zajmiemy się na razie bazą. Ja bym bardzo chciała wykorzystać ten arkusz gwiazdkowy. On mi się, te dwa arkusze mi się generalnie podobają najbardziej z całego tego zestawienia. Podejrzewam, że nie do wszystkich mogą przemówić, bo pewnie część z was lubi takie jaśniejsze arkusze, których jest tutaj bardzo dużo, bo są te kuleczki, też mi się mega podobają. To są takie kamyczki, one mi się kojarzą z takimi kamyczkami, takimi, wiecie, obłe kamyczki, które omyte są wodą i one wtedy są takie, wiecie, błyszczące, mieniące i takie ładniusie. I jest tutaj, jak widzicie, dużo takich jaśniejszych arkuszy, więc można sobie, wiecie, poszaleć w każdą możliwą stronę. Jest i romantyczno tak różano. Ten jest w ogóle też bardzo ładny. Też mi się mega podoba. No i ten mi się też bardzo podoba. Dobra, wszystkie wyszły ładnie, nie ma co się tutaj czarować. Jeżeli będziecie potrzebowały takich prostszych karteczek, to Ola Pustułka, podlinkuję film Oli oczywiście pod filmem. Ola Pustułka zrobiła tutorial na takie proste, szybkie kartki właśnie z tych papierów, więc kolejna inspiracja. Tak jak mówię, podlinkuję, żebyście sobie mogły zobaczyć więcej niż jedną propozycję, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Gdzie mam kodzik? Wiecie, bo ja tu jestem cały czas, wiecie, zapakowana tak wyjazdowo, niedomowo, więc będę się tutaj musiała chyba jakoś rozpakować. O, ale kodzik mam wyjętą. Dobra, o matko, co tu się wydarzyło?
O nie, najgorzej. Upaćkałam całe w gumce chlebowej. Właśnie, gumka chlebowa to jest fajna gumka, ale niestety ona wszystko brudzi i jak się czegoś dotknie, no to potem widzicie, takie sypki zostają. Co poradzić? Dobra, trudno. Będą sypki. Trudno się mówi. Więc tak, zaczniemy sobie od przygotowania bazy. Od razu potem sobie przytniemy papiery, okleimy sobie tutaj środek, plecki i wszystko, żeby było pięknie. I będziemy dłubać. A, no i wykorzystajmy sobie moją nową, super, ekstra fajną gilotynę. Nie wiem, czy już ją widziałyście. Bo chyba jej jeszcze nie pokazywałam. Kupiłam sobie tą gilotynkę z Wasem Creative, bo moja gilotyna Tima Holca straciła trzymadełko tutaj przy rączce. O, wiecie, przy rączce. I mi się rączka nie trzyma. Zamówiłam już sobie nową tą gilotynę Tima Holca, żeby mieć ją na wyjazdy, bo szanowny stwierdził, że jak będę jeździła z taką, z której odpada rączka, to w końcu sobie coś utnę. I pewnie coś w tym jest. Więc zamówiłam. No i zobaczymy, co to będzie. Co to będzie. Dobra, dotknijmy sobie to do 20 cm. Ja się tą gilotyną jeszcze, wiecie, tak nie zaprzyjaźniłam, więc w zasadzie pierwsze takie testowanie. Ona ma tutaj 10,5, więc ja ją sobie na 10, na mój ulubiony wymiar po prostu dotnę, czyli 10 na 20, bo tak jakoś mi tak najwygodniej robić DL-ki. Podejrzewam, że każdy ma jakieś tam swoje ulubione wymiary DL-ki. Ja najbardziej lubię właśnie mieć 10 na 20. Jakoś tak, nie, tak najbardziej komfortowo się czuję z takim wymiarem. Dobra, obciapię sobie też od razu tutaj te boczki. Ten film pewnie będzie długi, obstawiam. Bo tak nie mam za bardzo planu. Nie mam za bardzo planu i trzeba ten plan na bieżąco wymyślić. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale ja tak lubię robić najbardziej, więc no myślę, że się przyzwyczaiłyście, że no u mnie to tak raczej na spontanie wszystko idzie. Nie wiem, co poradzić. No. W ogóle dawno też nie robiłam kartki na filmie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Dziwnie tak gadać do was, jak was tu nie ma. To jest jednak magia live'ów. To jest magia live'ów. Zobaczcie sobie od razu to. Bo może i ten arkusz uda mi się jakoś wykorzystać. Odkładamy. Zobaczymy. Mi się te dwa arkusze po prostu podobają najbardziej. W ogóle bardzo przyjemna ta gilotynka. Bardzo leciutko chodzi. Aż tak podejrzanie leciutko chodzi. Szokujące. No i wiecie, fajne jest to, że nie ma tutaj tego ramienia. Mam tutaj podziałkę, więc nic nie muszę sobie już tutaj, wiecie, doklejać. Więc kurczę, powiem wam, że dobrze to wygląda. Teraz się zastanawiam, czy wszystkich sobie nie poprzecinać. Nie no, wszystkich to może nie. Ale też te kamyczki bym chciała chyba wykorzystać. Bo na pewno na wierzch kartki pójdą te gwiazdki. Ale zastanawiam się, czy robić kamyczki pod kompozycję, czy to nie będzie jednak trochę za bardzo naćkane. Te kamyczki to... I te róże ze mną chodzą. Jezu, wszystkie te arkusze ze mną chodzą, no ale wszystkich przecież to się nie wykorzystasz. Dobra, to wytnę sobie jeszcze to i to. Wytnę jeszcze ten arkusz i wytnę ten z kamyczkami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo wszystkich się nie da, nie? I to jest ból, nie? Że wszystkich się nie da. Wszystko by się chciało, ale no... Tak dobrze to nie ma, żeby sobie wszystko wkiełbasić na tą kartkę. Wiesz, ja mam tendencję do kiełbaszania wielu rzeczy na kartkę. Jezu, mam straszną tendencję do kiełbaszania wielu rzeczy na kartkę, niestety. Dobra. Czekajcie, jeszcze sobie ustawię nie przeszkadzać na zegarku, żeby wam tutaj nie świecił. Dobra. No tak to będą powiadomienia przyłaziły. A tak trochę głupio wam tu świeci. Tak trochę głupio. No, ciekawa jestem w ogóle, czy wam się podobają te papiery, czy w ogóle już coś sobie z nich robiłyście, bo kartki widziałam już, nawet album Renia, jedna z Reń, tych Reń, powiem wam, że się dużo narobiło w skrapie. Jedna z Reń mi podesłała zdjęcia przepięknego albumiku, który zrobiła z tych papierów i powiem wam, że naprawdę no aż korci, żeby zrobić albumik. Naprawdę korci.
bo wyszedł jej przepięknie ten albumik, więc no, jestem pod wrażeniem. Więc jeżeli cokolwiek zrobicie z tych papierów, to koniecznie, koniecznie mi wysyłajcie, bo ja chętnie sobie popatrzę, jak to tam u was wygląda. A my sobie tu popatrzymy, jakby to zrobić. Czyli tak, na pewno na dół sobie damy te gwiazdeczki, bo te gwiazdeczki to jest po prostu dla mnie bajka. Uwielbiam te gwiazdki. Najchętniej to bym zrobiła tak, ale to już będzie przegięcie. Jest naprawdę najchętniej mi tak zrobiła. No chyba, że może nie gwiazdeczki, tylko to damy. No której z nich muszę dać na spód, bo one mi się dwa podobają wybitnie. A jakby zrobić tak. Nie, to się za bardzo zlewa. Jakby zrobić tak, no to to ładnie wygląda. O Jezu, i tutaj taka rameczka piękna, kolorowa wychodzi. O matko. Najgorzniej. Jak żyć, słuchajcie, jak żyć. Najgorzniej. Ojejku, ale z tym też pięknie wygląda. Ojejku, to mi się podoba z tymi różami tutaj. Zobaczmy jeszcze to. Ale to też ładnie wygląda. Też dobry. Dobra, nie, pójdziemy w róże. Pójdziemy w coś bardziej klasycznego. Dobra, jako że mam tutaj 10 na 20, 20 na 10, jak zwał, tak zwał. Zapiszmy. Mamy tu 20 na 10. To papier będę robiła tą pierwszą bazę. Będę robiła 19 i 7 na 9 i 7. I drugą bazę zrobimy sobie, drugi arkusz zrobimy sobie może centymetr mniejszą. No, 18, 7 na 8, 7. Taki wstępny plan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, 19, 7 na 9, 7 tnę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie tu są te centymetry? 9, 5, 9, 6, 9, 7. Jeszcze pożyczyłam sobie, słuchajcie, od Izy prymer z Fiskarsa i też będę go testować, bo jestem na etapie testowania różnych rozwiązań, Boże, w oczach mi się mieni, różnych rozwiązań do cięcia. Szukam czegoś idealnego dla siebie. Będę testować. No tak, dobrze to wygląda. Boże, jaki ten arkusz jest piękny. No on mi się strasznie podoba. Strasznie mi się on podoba. Dobra, i zobaczmy teraz to. Ile ja bym chciała tu zrobić tą ramkę? Kurczę, no zrobiłabym centymetr, a może pół? Dobra, zróbmy pół. Czyli 19,2 zrobimy. 19,2. Tak, zróbmy 19,2 na 9,2. I zobaczymy, co to będzie. Najwyżej się zmniejszy jeszcze. Będziemy się zastanawiać. 9,2. No, i teraz górę czy dół obcinać. Może górę obetniemy. 19,2. Bardzo przyjemna jest ta gilotyna. Jestem bardzo zaskoczona tą gilotyną, przyznam się szczerze. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak przyjemna. Dobra. Więc mamy to. I mamy... to. Oj, taka ramka. No ładna. Fajnie podbija. No, tak zrobimy. Dobra. To tak, na plecki sobie damy też gwiazdki, żeby było tak, wiecie, pasująco. Czyli robimy 19,7. To chyba w tę stronę, nie? Na 9,7. 9,7. 9,7. 19, 5, 6, 7. Zaraz mnie zgilotynuje ta gilotyna. Ona tak bardzo luźno chodzi, zauważyłam. Mam nadzieję, że mi krzywdy nie zrobi. Dobra, to to. A tego mi nie starczy na dwa, nie? Mamy tu 18. To musiałabym po 9 zrobić. To trochę... trochę mało, taki centymetr, chociaż z drugiej strony, bo wtedy mogłabym po prostu ten arkusz na pół sobie do środka wkleić. Tak nie ukrywam, że wiecie. Można by było. No do środka myślę, że spoko. Ja to jestem po prostu sknera papierowy, słuchajcie. Sknera papierowy jestem. Dobra, dotkniemy na 18.
czyli mamy 18 i 2. Dobra, to będzie 9,1. 9,1. Może najpierw z wysokości zrobimy 9,1. Zróbmy 19,1. Dobra. 9,1. Będzie mi środeczek ogarnięty. Tak, z taką rameczką będzie. O, ale ładnie. Git. No to wiecie, zawsze szkoda. Zawsze szkoda jest głosu. To się tutaj odsuwa i nabija. Dobra. Chcę się nauczyć tej gilotyny. Zawsze szkoda po prostu docinać następny arkusz. Tak jakbym, wiecie, nie mogła sobie dodrukować. Ale tak jest. Tak to właśnie jest. No dobra, to kleimy. To kleimy. Ja tu sobie jeszcze wezmę dziurkacz narożnikowy, bo ja, jak wiadomo, bardzo lubię dziurkacze narożnikowe. One mi jakoś tak zawsze pasują. Czekajcie, tylko muszę sięgnąć oczywiście. Trzeba go znaleźć, jakiegoś dziada. Ale jak potrzeba, to nigdy nie ma pod ręką, nie? To zawsze tak jest. No wszystko tu jest, ale nie to, co trzeba. No, jak bum, cyptyk. O, jest. Mam sobie ten księżycowy, taki klasyczny. On jest najbardziej pasujący do wszelakich tych. Chociaż powiem wam, że jeszcze tak chodzi za mną, żeby tutaj kieszonkę zrobić. Chociaż zakładając, że to jest kartka na walentynki, to tak z kieszonką. Czy ja bym tu chciała kieszonkę? Nie, no może w walentynce to bez kieszonki. Chociaż, szanownemu, mogłabym jakiś, wiecie, bon prezentowy albo jakiś, wiecie, voucher na jakieś fajne coś. Na przykład ogarnąć, nie? Jak zwykle się przydało. No to już jest klasyk. To już jest klasyk po prostu. Przytkany klej. Ja nie wiem, u mnie się zawsze te kleje przytykają. Zawsze. Nie ma możliwości, żeby ten klej nie wymagał odetkania. U mnie klasyk. Zawsze. Jestem po prostu do tego przyzwyczajona. Zawsze się tak dzieje. Nie ma innej możliwości po prostu. No i cóż. Do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Pędzelka potrzebuję. Dobra. Mamy pędzelka. Od razu wam przypomnę, że jutro o 19:30 widzimy się na lewiku unicornowym. Gdybyście zapomniały. Jutro, czyli w czwartek, bo w lutym podejrzewam, że we wszystkie czwartki będziemy robić unicornik. Więc gorąco zachęcam do wpadania na lewiki czwartkowe, bo będzie kolorowo. Bardzo kolorowo. Bardzo kolorowo będzie. No bo wiadomo, unicornik to musi być kolorowo. Więc myślę, że fajowsko. Fajowsko. Zresztą muszę sobie jeszcze elementów podocinać. Bo z Renią na live to udało nam się troszeczkę powycinać, ale tak wiecie, nie za dużo, żebym powiedziała. Nie za dużo bym powiedziała. Ale coś tam starczy, myślę. Później będę sobie już pewnie na bieżąco docinać. No i nie zrobiłam dziurkacza. Jesus. Dobra, będzie bez dziurkacza. Teraz nie będę... Ale widzicie, tak to jest. Człowiek zaczyna gadać i zapomina. Normalnie bym zrobiła dziurkacz, ale będzie bez dziurkacza. A tyle się naszukałam. Brak mi słów czasami. Ale podejrzewam, że nie tylko mi. W sensie, że nie tylko mi się to zdarza. A nie, że nie tylko mi brakuje słów. Oj tam. Dobra. Dobra, mamy środeczek. Ładnie to wygląda, podoba mi się. Można by oczywiście zrobić mniejszą ramkę, ale tak jak mówię, szkoda mi było papieru, więc po prostu wykorzystałam to, co mi zostało. I lecimy z tyłem. Jezu, jak mi się podoba ten papier. O losie.
No mega mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Super jest. Superowski, superowski. Ja to lubię takie klimaty, wiecie, kosmiczne. Magiczne nieco. To jest jeden z moich ulubionych motywów papierowych. Właśnie taki fioleto-niebiesko-różowo. Bajerancko. Bajerancko, słuchajcie. Ale wiem, że nie wszystkim ten papier przypadnie do gustu. Wiem, że Ola na pewno woli te takie delikatniejsze. No i właśnie po to one są, żeby każdy coś tam dla siebie mógł znaleźć, nie? Więc tak, więc tak. Dobra. Dobrze, dobrze. Więc mamy tył, mamy środek i oklejamy sobie wierzch w takim razie. Lecimy sobie z tą pierwszą warstwą, to będzie druga warstwa i tą drugą warstwę zrobimy oczywiście na podbiciu, bo jakżeżby to mogło być inaczej. Ja coś tu mam. Tak pod ręką. Czekajcie, mam na pewno gdzieś bermatkę. O. Tadam! Ideolo. Korzystamy sobie bermatkę, bo skoro jest już pod ręką, to szkoda jej nie wykorzystać. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić sobie tutaj jeszcze, wiecie, nie przejechać sobie radełkiem, bo w sumie dawno nie jeździłam radełkiem, a mam chyba ochotę przejechać radełkiem. Przejedźmy radełkiem. Musiałabym mieć widownicę. Pojedziemy to sprawdzoną metodą. Ciekawe, jak ten papier swoją drogą, bo nigdy chyba na tym, na którym drukuję, nie próbowałam raderka. Tak to się, raderka. Radełka oczywiście. O, ładnie jedzie. Dobra. Na tym papierze nigdy nie próbowałam. To jest taki zwykły papier na Allegro kupowany. On się chyba Bristol nazywa. 250 gram. I powiem wam, że do takich papierów w domu drukowanych to sobie świetnie radzi. Bardzo przyjemnie mi się go używa. I kolorki ładne wychodzą. No ale to też kwestia tego, że ja mam tą drukarkę laserową, więc podejrzewam, że to też tam może kolorki podbijać. Żeby tak trochę, wiecie, potentyguję, żeby było takie siusiu, żeby było. I to sobie też obegniemy trochę. Ja tak sobie zawsze przykładam do, wiecie, do końca tego tutaj grzbietu, jednego z rowków i jadę po prostu rowkiem obok. I dzięki temu zawsze mam w tej samej odległości. Znaczy no, chyba że mi zjedzie, wiecie, jak to jest. Że zjeżdża często, no to niestety. Im grubszy papier, tym częściej zjeżdża. To nie jest taki, wiecie, w miarę, więc tu mi nie zjeżdża. Ale generalnie jak redełkuję, to zawsze mi zjeżdża. Ale ja się staram nie przejmować takimi rzeczami. Zjedzie to zjedzie, nie ma co drążyć. Ja mam takie podejście, że no trudno, nie? Zjechało, to zjechało. Nic się nie stanęło w związku z tym. Dobra, mamy to. Dobra. To kleimy. Kleimy. Kleju. Dobra. Kleimy. W ogóle tak, muszę dzisiaj zamówienia zrobić do końca. Dla wspieraczków muszę dzisiaj ogarnąć jeszcze arkusiki. Więc muszę o to pamiętać wszystko. Jestem sklerotyk chodzący. Powiem wam, że przez to moje połamanie pleców to po prostu tak się wybiłam z rytmu. Znaczy połamanie pleców, no przesadzam. Atak dyskopatii może tak, bo to tak, wiecie, brzmi dramatycznie, jakby nie wiadomo, co mi się stało. A to bez przesady, to się bez przesady. Wczoraj zaczęło mi kolano boleć. No, zaczynamy kącik geriatryczny. Przestały mi plecy boleć, to zaczęło kolano. O Boże, mówię wam. Wesołe. Boże, jak mi się podoba ten papier. Jakie to ładne. Jejku, ale to wiecie co, i na kartki dziecięce by to się nadało spokojnie. Bez żadnego problemu, myślę. Nie? Nieprawda, że? Dobra, tu sobie ciapniemy.
Jak będzie mi piszczało wszystko, tak? Dobra. Telefon też muszę wyciszyć, bo przecież tu wszystko piszczy, po prostu mam wrażenie. Wszystko mi piszczy wszędzie. Dobra. Mamy to. I lecimy tutaj z naszym bermatkiem. Będzie pięknie. Znaczy mam nadzieję, że będzie pięknie. Teraz zaczniemy układać. Ostatnio mam jakieś problemy z układaniem kompozycji. Nie wiem, co się dzieje, ale mam straszne problemy z tym. Więc powinnam zacząć znowu robić więcej kartek, bo jak wiecie, robi się więcej prac. Człowiek jakiegoś takiego luzu w tym nabiera. A ja jakoś ostatnio nie bardzo kartki robiłam. I powiem wam szczerze, że czuję taki... Czuję takie, taką niemoc, bo to nie o to chodzi, ale takie ograniczenie. Nie wiem, trudno to wytłumaczyć w ogóle. No ale piękny ten pod spodem jest. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. W sensie, że jak się właśnie tak trochę rzadziej robi, to potem tak ciężej przełamać takie i coś zrobić ładnego, bo wszystko się wydaje takie mech. Nie wiem, nie wiem. Muszę się ogarnąć, słuchajcie. Muszę się ogarnąć. Trzeba się ogarnąć, no. Ale git. Dup. Dobra. Czyli najprostsza rzecz za nami. Baza oklejona. Ciekawa jestem w ogóle, czy lubicie robić bazy do kartek? W sensie właśnie tak okleić sobie, wiecie, na spodzie wszystko ten pięknie i w ogóle, a potem dopiero układać. Który etap robienia kartki jest waszym ulubionym etapem? Czy właśnie układanie kompozycji, czy oklejanie tutaj tej bazy, wiecie, tam dobieranie papierów i to wszystko? Bo dla mnie na przykład właśnie to robienie bazy jest takie trochę jak uspokajanie, taka trochę medytacja, nie? No bo to jest takie proste, nie wymaga jakiegoś tam przesadnego skupienia, myślenia i tak dalej. Trzeba to po prostu zrobić już, nie? A później układanie kompozycji jest dla mnie już takie dosyć stresujące, bo wymaga, wiecie, skupienia i jakiegoś takiego przemyślenia sprawy. Mówiłam, że ładna wyszła. Koniec kartki. Bardzo ładna kartka. Więcej nic nie musimy to robić. Dobra, biorę sobie elementy, a może je w tym pudełeczku będę miała cały czas. Chociaż będzie je gorzej widać. I co ja bym tu chciała zrobić przede wszystkim? Od tego należałoby zacząć. Wyjęłam sobie też takie teksturki. Nie wiem, czy je wykorzystam, szczerze mówiąc. Może jakby takie na srebrno-włoskim przejechać na przykład. Albo różowym, nie, to już będzie za dużo różowym złotem. A może nie będzie? Jakby je tak w tle trochę, tak wiecie. Teraz pomyślimy. I wzięłam sobie listeczki z Craftuli. Tu też jest Craftula i to jest Craftula. To jest Craftula 0135. A to jest Craftula, nie wiem jaka, bo nie ma numerka. O, jest. 0298. Tutaj to. Wzięłam sobie takie listeczki. Tak sobie pomyślałam, że takie będą fancy szmency. I właśnie to tło i zobaczymy. Nie, jednak musimy wywalić, bo ja tutaj w tym pudełeczku to nic nie zobaczę. Wywalamy nasze elementy i będziemy kminić. Co my byśmy tu w ogóle chcieli? Co ja bym tu chciała? No jest ta parka i ta parka jest super, super cute, uważam. Zobaczmy, jak to będzie z parką wyglądało. Czekaj, zabiorę ten klej, żeby nam tu klej nie władził. Mamy parkę z takich głównych elementów. Mamy takie łokienko, czyli też mogłoby być łokienko. Mamy psiulka. Mamy też kotełka. Mamy taki zegar, trochę londyński. O, tu wam położę, żebyście widziały. Mamy papuszki, nie rozmarzki. Papuszki też za mną chodzą, bo one są super cute. I z takich bardzo dużych elementów to chyba jest wszystko, bo reszta to już są kwiateczki. Z takich bardzo dużych elementów. Więc oczywiście kwiatuszkami no to sobie to ogramy, nie? To wiadomo, jakuś tam. Piękne są te róże, powiem wam. Przepiękne są te róże. Naprawdę jestem dużą fanką tych róż. W ogóle tej róży jestem wielką fanką. W ogóle. Trochę tu za dużo. Trochę za dużo.
Ale możemy sobie tutaj wziąć tak, o. I te serduszka też są takie ładne. Super cute są. Super cute. Ale powiem wam, że chodzi za mną, żeby do tego tła użyć, bo nigdy nie używałam czegoś takiego. A jakby tak, tak troszeczkę tu, troszeczkę tam. I wydaje mi się, że na srebrno, albo tym właśnie z rose goldem. Kurczę, powiem wam, że chodzi to za. Mam ochotę tego użyć. A jeżeli mam ochotę tego użyć, to chyba dobrze by było tego użyć. Mam tego ślicznego rose golda. I chyba bym spróbowała tym rose goldem to ogarnąć. Bo nigdy nie używałam. A wiecie jak to jest. Fajnie jest sobie poużywać czegoś nowego. I teraz tak, trzeba podjąć najważniejszą decyzję. Czy ja tu chcę parkę mieć? Czy ja tu chcę mieć na przykład papuszki? Idź parko. No te papuszki są super cute. Słuchajcie, posie, te papuszki są takie ładne. No takie są słodziaki, te papuszki. Może pójdziemy w papuszki? Jezu, te papuszki są takie śliczne. No i tu mamy jeszcze listeczki oczywiście, mnóstwo listeczków, jakieś serduszka mamy, to sobie serduszka pewnie też gdzieś tam doczepimy. Bo nie ma motylków, za motylki robią serduszka. Sobie pomyślałam, że zawsze motylki, to zrobimy sobie raz serduszka. No ale te serduszka też są super cute. Wszystko jest super cute po prostu. Mamy takie mniejsze serduszko. Można by było takie, o. I tutaj sobie przyczepić jeszcze jakiś napis by się przydał, ale oczywiście nie mam żadnego napisu. Będziemy szukać napisów, jak już dojdziemy do napisów. No, więc chyba pójdziemy w papuszki. Powiem wam, że te papuszki są jakieś takie super cute, więc chyba sobie pójdziemy w nie. No i tak, musimy w takim razie sobie to troszeczkę potentygować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i chciałabym wykorzystać jeszcze wyembosowane listki. Ja mam takie listeczki, stempel gumowy od A do Z, więc myślę, że sobie tym popaćkamy. Tak myślę przynajmniej. I tylko nie wiem, którym kolorem. Aha, no i mam jeszcze te frędzelki, bo frędzelki też byśmy sobie przyczepiły. Tylko nie wiem, którym kolorem, bo ten fiolet... No kurczę, ten fiolet ma tu potencjał. Albo fiolet, albo taki róż. Ale ten róż to myślę, że nam się... Dobra, zrobimy pewnie jedno i drugie i po prostu będziemy kminić, jak już dojdziemy do tych listeczków. Bo jedno i drugie dobre. To są pudry z Wowa. Jeden to jest Persian Indigo, a drugi to jest Punch z Wowa. Ja je kupowałam oczywiście w sklepiku Gosi. Jeżeli są, to wam podlinkuję. Piękne kolory. Idealne. Myślę, że do tych papierów będą grały. Dobra, to tak to byśmy robiły. Oczywiście potem będziemy dopychać różne rzeczy. Wiadomo. Wiadomo. Ale zacznijmy od początku. Czyli zacznijmy od tego tła. Bo... chyba chciałabym tego spróbować. Nie robiłam nigdy, nie używałam nigdy. Czemu by nie spróbować? Czekajcie. Tylko jak by to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Mam sobie takie, wiecie, nie chciałabym, żeby to było takie równe, tylko chciałabym, żeby to były takie, wiecie, wiecie co? Takie, żeby to były takie po szarpańce bardziej. O, komuś nie musi być takie długie, bo to będzie schowane. O, tu by było tak, o. I tu by było... Czy to będzie wyglądać jakoś sensownie, słuchajcie, jak będzie tak? Jakby tu wyciągnąć jeszcze takiego gluta z tej strony. Nie, to już nie bardzo, ale to wygląda zacnie. Dobra, spróbujmy to ubrudzić w takim razie i zobaczymy, co się stanie. Spróbujmy to ubrudzić. Ja biorę rose goldem metalicznym z Pentartu Wax Paste Metallic i to jest kolor różane złoto. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak to wydziabiemy tym właśnie nie pudrem, a czym? Woskiem. No bo można by to też wyembosować, oczywiście.
I może się okazać, że tak to się skończy. W sensie, że mi się to zwoskowane nie będzie podobało, tylko właśnie wyembosujemy. Ale chciałam spróbować właśnie z tym woskiem, jak to będzie grało. No i zobaczymy. Zobaczymy, moje drogie. Ale już mi się podoba. Już mi się podoba, powiem wam. Więc jest dobrze. Jak już mi się podoba, to jest dobrze. Zwykle na tym etapie to już mi się nie podoba. A tu jest kit, a tu jest... Tak, tylko żeby nie przedobrzyć. Żeby nie przedobrzyć, bo później Kasia się ze mnie śmieje, jak przedabrzam. Mówi, że trochę przedabrzam, więc trzeba się opanować, Tosiu, trzeba się opanować. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. No powiem wam, że na żywo to dobrze wygląda, bo w kamerze to tak nie widać tego za bardzo. Ale na żywo wygląda całkiem zacnie. Całkiem zacnie. Chyba mi się podoba ten efekt, powiem wam. Jeszcze sobie zobaczmy ten drugi. W kamerze nie jest jakoś spektakularnie z tego, co widzę. Ale na żywo wygląda spoko. Tak jest, że w tej kamerze niektóre rzeczy wydają się wyglądać lepiej, inne wydają się wyglądać gorzej. Z papierami jest bardzo różnie. Czasami papiery wyglądają dobrze, w sensie lepiej niż na żywo, a czasami wyglądają gorzej niż na żywo. I to człowiek nigdy nie trafi. Nigdy człowiek nie trafi. To moim zdaniem lepiej wygląda na żywo niż w kamerze, ale co ja się tam znam? Uj, czemu mi uciekasz, dziadzie? Czemu mi uciekasz, dziadzie? Nie, no super cute. No dobrze wygląda, podoba mi się. Na żywo wygląda bardzo dobrze, więc lecimy z tym w ten sposób. Muszę się doczyścić teraz, bo będę wszystko zostawiała w wosku. Zabawy woskiem są super, tylko dosyć brudzi to później wszystko, nie? Ale co zrobić? Jak żyć? Dobra. No i pytanie będzie, które kwiatki? Ale coś czuję, że wezmę te Kasi, bo te Kasi są mniejsze niż tamte. Ale w sumie, zobaczcie, tutaj tak trochę maźnęłam. Mogłabym tak, no totalnie pomaziamy. Dobra, pomaziamy. Pamiętajmy później, żebym pomaziała woskiem brzegi kartki, bo to będzie dobrze wyglądało z tego, co widzę. Dobra, to zabieram na razie i to sobie od razu przyczepuję, żeby już było przyczepione, żebym się nie zdążyła, wiecie, rozmyślić, nie? Już będzie przyczepione, to już będzie się działo i będzie, wiecie, będzie nie do ruszenia. Dobra, a to przyczepimy tu na dole, też będzie git. Bo tak to jak nie przyczepię, to będę się 5 godzin zastanawiać później. Czepiać, nie czepiać, robić, nie robić. Tak to już będzie i pozamiatane. Ja to tak lubię. Od razu, wiecie, nie zastanawiać się 5 godzin, tylko wdziubić i zapomnieć. Dobra. Łak mi w brzuchu zabrzęczało. Ciekawe, czy słyszałyście? Nie, no myślę, że nie. Myślę, że nie. Dobra. Przyłóżmy sobie to raz jeszcze tutaj taką, powiedzmy tak, wiecie, próbnie. I zobaczmy kasiowe kwiatki te takie słodziaczki, te z zielonym to nie do końca, ale te... Oczywiście to są kwiatki Kasi Kaku Art. O, zobaczmy. Super cute! Super cute! No tak coś czułam, że będzie dobrze wyglądało. Tak coś, żem czuła, że te bielusie... Jezu, jak super cutaśnie. No, jeszcze sobie podbijemy tym fioletem. Listkami z tym fioletem. No tak, myślę, że tak. Myślę, że to będzie to. No bo tak, mam jeszcze kasiowe, takie różowe, ale te różowe też będzie za mocno. Za mocno. Te róże... No możemy przyłożyć jedną. To jest chyba Teddy. Oczywiście, że urwałam. Teddy. Teddy, tak. One
tym trochę za duże. Jakby one były mniejsze, to może, ale ta to jest taka w ogóle wielgachna. Za duża. Ale czekajcie, mam jeszcze takie. Takie pianeczkowe. O, też ładnie wygląda. Nie wiem, że się wam połączy. Czy to zbyt przaśnie wygląda? Bo to też ładnie wygląda. Ale nie wiem, czy już nie za monochromatycznie się zacznę robić. Jezu, jedne i drugie mi się podobają. I teraz pytanie, które podobają mi się bardziej. Trudne pytanie. Czy chyba kasiowe mi się bardziej podobają. W mordę jeża, nie wiem. Ja mam jeszcze te perełki. Brawyle. Miałam nie przesadzać, nie? Wiadomka. No nie. Może bez przesady to się. Muszę sobie kupić więcej tych takich z piulem, bo one mi się strasznie podobają, te kwiatuszki. Mam ich stosunkowo mało. Czekajcie, jeszcze zerknę na drugą stronę pudełka. Może też mnie jeszcze tutaj natknie. Mam takie, ale no te to są takie sen. Poczekajcie, bo mam jeszcze mniejsze takie różyczki. Ale one mają inny kolor zupełnie. Taki bardziej różowy. No nie, to nie ten kolor. A szkoda, bo jakbym miała te w tamtym kolorze, to by tak bardziej grało. Chyba, że białe. Czekajcie. Trzeba popróbować. Nie. Białe nie bardzo. Kurczę, te z piórem do mnie przemawiają. Ale te mi się tak podobają. No i nie wiem. Może pójdziemy w ten tiul? O Boże, wiecie co to jest najgorsze, jak się człowiekowi za dużo rzeczy podoba. Miałabym jedne kwiatki i by nie było problemu. To nie. 500 tysięcy kwiatków po prostu. I potem człowiek ma problemy. No ale zobaczcie, do tych bym miała jeszcze te takie. Dobra, pójdziemy w te. Dobra, trudno. Pójdziemy w te. Żeby była jakaś odmiana. Dobra. Będzie pani zadowolona, proszę pani. Więc pójdziemy sobie w te kwiatuszki. Pistolet by mi się przydało włączyć, nie? Przydałoby się. Teraz mi plecy pójdą. Coś czuję. Przesadzam z tym ruszaniem się. Zbyt entuzjastycznie podchodzę do tematu. On. Dobra. Stoi. Jest git. Dobra, to mamy poprzyczepiane. Tu będzie to. I myślę, że możemy sobie zacząć powoli już tutaj przyklejać. Na pewno tutaj sobie przykleimy te róże. Czekajcie, bo mi tam jakiś brakuje tutaj koloru. Dobrze. Na pewno te róże możemy już sobie tu przyczepić. O tutaj. Ja myślę, że je sobie trochę podbijemy. Żeby były nieco wyżej. To jest tutaj. To myślę, że sobie tutaj dziubiemy ten kawałek. Tu sobie wkleimy to. No i wtedy tutaj to, a tutaj i tak coś jeszcze będziemy wdawać, więc myślę, że na luzie. Myślę, że nie. Dobra. Pięknie. Ależ mi się te podobają. No, poczekajcie, bo są jeszcze takie. Ale ta ma tutaj tego kwiota takiego w bok wysuniętego, to pójdziemy w to. Dobra. No idziemy tak po prostu. Ciekawe, co to wyjdzie z tego. Bardzo jestem ciekawa, co to mi z tego wyjdzie. Ale podobają mi się te tekturki tutaj na spodzie. Mega mi się to podoba, muszę przyznać.
No i tak, tutaj byśmy chcieli sobie włożyć te nasze papugeny. Papugeny zawsze na propsie. Jeszcze jakiegoś tego bermatka. Zrobimy piramidę bermatkową. Tak myślę, że na dwa pięterka by trzeba było, żeby to tak się trochę odtętygowywało. Żeby się trochę odtętygowywało. Wszystko wiecie, nie? Żeby się trochę odtętygowywało i wszystko jasne. W ogóle już 45 minut ten film trwa. Będzie długi film. Jeszcze jak zacznę embosować listki, to już w ogóle. No dobra, dawno nie było długiego filmu, więc może mi wybaczycie. Za duże. Czekajcie. Zrobimy go w drugą stronę. O tak. I wtedy powinno wleść. Tutaj zrobimy te papugeny trochę wyżej. O, git. Dobra, zaczynam mamrotać. Jak zaczynam mamrotać, to znaczy, że już jest totalne skupienie na winie. Zresztą wiecie, nie? Wiecie, że jak ja zaczynam mamrotać, to już jest źle, nie? To już jest źle. Dobra, potrzebujemy tutaj sobie dołożyć tekturkę. Żeby mi się tutaj wszystko ładnie trzymało. I lecimy z naszym kwiatem następnym. Ładne te kwiatki. A to już zwoskowałam oczywiście. Wiadomka. Nie mogło być inaczej. Dobra. No i tutaj pójdziemy chyba w to. No może pójdziemy w takiego kwiota po prostu tutaj. Jakby tutaj tak kwiota takiego dużego i tu wyciągnąć potem listek. Jakby tu wyciągnąć taki listek, a tu jeszcze na przykład takiego dać, nie, to już za dużo. Ale tutaj sobie damy kwiota jeszcze. O, tam damy kwiota. Tak, tu damy kwiota, bo ten kwiot tutaj dobrze wygląda. Taka piętrowa ta kartka w ogóle, słuchajcie, szokujące. Oczywiście mam też listki tutaj z elementów. Więc te listki oczywiście też sobie wykorzystam. Wiadomka. Dobra. Nasza różyczka tutaj ma wleść w dziurę. Chodź tu różyczko. Śliczna jesteś różyczka. Tutaj podkleimy, bo nam się coś nie chce trzymać. Dobra. No już ładnie wygląda, powiem wam szczerze. Dobra, te elementy są spoko. Kleją się same, w sensie wszystko ze sobą ładnie się łączy, więc jest dobrze. Jest dobrze. Jak mi nawet idą spoko, to znaczy, że nie jest źle. To znaczy, że nie jest źle, więc luzik, arbuzik. Przeszły test Tosi, także naprawdę jest git. Się zastanawiam, czy tam jeszcze różyczki nie dopchnąć, ale może jakiegoś listka tam dopchniemy. Dobra, tu byśmy sobie dały jeszcze to, ale ja bym to troszeczkę podniosła jednakowoż bym to delikatnie się podniosła. Ups. Aha, I like it. Aha, I like it. Aha. I się zastanawiam, czy tutaj serduszka nie dać. Nie, może nie. Może tam sobie jakiegoś listka wdziubiemy. Bo teraz można zacząć tutaj już. Tutaj jakiegoś listka na pewno. Dobra, ale to może najpierw kwiatki. Możemy najpierw kwiatkami polecieć. Czy one nie będą za małe do tego? One są takie dosyć małe, niestety. I teraz nagle by się przydały większe, tak? Teraz to się byś chciała większe. Jezu, nie dowodzicie tej kobicie.
to może niekoniecznie. Okej. Bo chyba jednego tylko. Sorry, ale kminie. Tego mam jednego, to tak trochę jeden to trochę słabo. Jeden trochę słabo, dobrze, czekajcie, ale możemy po prostu dać ich więcej, no. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać ich na przykład, nie wiem, 3 albo 4 albo 15, nie? Nie muszą być przecież dwa tylko. Tu by można było dać tak. Tu by było można dać tego maluszka. O. I jeszcze tutaj mam tą pianeczkę taką maleńką. O. Którego można by tutaj tak wyciągnąć. Albo nawet tutaj tak wyciągnąć. Zaczynam mamrotać. Zaczynam mamrotać. Może tutaj takiego niebieskiego kwiatka bym sobie wzięła. Gdzie on jest? Tutaj jest jakiś niebieski kwiatek. No, tak by można było sobie go wyciągnąć. Chociaż ten niebieski tutaj tak średnio. Powiem wam, że nie jestem przekonana do tych kwiatków. Mam być szczera. Nie jestem przekonana do tych kwiatków. Patrzę na nie i nie jestem przekonana. Wróćmy do... Zobaczmy. Jakoś mnie tamte, powiem wam, nie przekonały do siebie. O. Jakby pójść dalej. I pójść tutaj. Tak. No i lepiej. No widzicie. Próbowałam. I teraz tak. Czy może tutaj dać tego mniejszego? O. Dobra. Próbowałam nie dawać Kasi, ale nie wyszło. Widzicie, no nie wyszło. No i tu bym jeszcze chciała tych fifraków sobie ze 3 dać, tak myślę. Tutaj, żeby mi się tak fifraczyły. O, dokładnie. No i potem jeszcze listki. Spróbujemy sobie, ale dopchniemy sobie najpierw tymi listkami tutaj i zobaczymy, bo może się okaże, że starczy. Już nie trzeba będzie dopychać w ogóle tamtych. Dobra, zobaczmy, czy ten klej już się nam ogarnął. Tak, już się ogarnął. Dobra. Nawet się udało nie sparzyć. Szokujące. Dobra. I lecimy tak, duży na środek. Duży na środek. Duży na środek. Kwiatek, kwiatuszek. I mały idzie na górę. Tak jest. I średniaczek idzie nam tutaj na boczek. No ładnie, no lepiej, powiem wam. Myślałam, że pójdziemy w tamte piankowe, ale no jednak widzicie. To Kasi kwiaty, to Kasi kwiaty po prostu. No nie poradzimy nic na to. Próbowałam zrobić inne, wyszło jak zwykle.
Człowiek, jak wiecie, jak mu się coś podoba, to mu się podoba i pozamiatane, nie? Zobaczcie. I ta karteczka to w zasadzie już wygląda super ekstra fajnie, ale trzeba jeszcze podopychać listków. Ale wiecie co, chyba nie będę robiła tych kalkowych, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to już będzie wtedy za dużo szczęścia. Ja tu sobie jeszcze podopycham tych listeczków. O, tutaj sobie dopchniemy listeczka. Tutaj sobie dopchniemy listeczka. A może tutaj dopchniemy? O, tutaj dopchniemy listeczka. O, tak. Będziemy sobie dopychać listeczki teraz. I jeszcze te serduszka sobie tam dokleimy. Tak, wydaje mi się, że już z listkami kalkowymi to już by było wtedy za dużo radości. Więc ja teraz idę sobie w te listeczki takie papierowe. Papierowe listeczki, listeczki, listeczki. Papierowe listeczki. Jeszcze mnie korci, żeby to wszystko brokatem obsypać. Ale mnie brokat zawsze korci. To jest po prostu jakieś przekleństwo moje. Słuchajcie, brokat to jest moje przekleństwo. Boli. Zawsze się muszę sparzyć, zawsze. Dobra, to już. Tutaj mamy te nasze tutaj do tego. Tu mamy za duże. Szukamy listeczków. Tu mamy jeszcze takiego kwiatuszka, jakby go gdzieś tam spróbować dopchnąć. Tu mamy takiego mniejszego. Mamy listeczek jeszcze jeden. O, tam listeczek by się nadał. Chodź listeczku. La. Ale ja dzisiaj jestem śpiewająca. Po prostu, wiecie co? Naprawdę. O, w ogóle jeszcze narty są też fajne. Ale może już bez przesady z tymi nartami. Może już bez przesady. I czekoladki też fajne są. Ale też już bez przesady. Dobra, już nie przesadzamy. Kasia, pamiętam, żeby nie przesadzać. Pamiętam. Tu byśmy sobie listeczka tak wyciągnęli, a może jakieś mniejsze. O, no. Chodźmy tutaj z listeczkiem. Bardzo podobają mi się te tekturki, w sensie, że jest tutaj ta tekturka. Mega mi się to podoba, jak mam być szczera. Jestem zaskoczona, jak fajnie to wyszło z tą tekturką. I te fifraki tutaj tak fajnie wyglądają. Nie no, powiem wam, że naprawdę sztos. Sztos, naprawdę. Ale jeszcze mam ochotę gdzieś jednego kwiatka dopchnąć. Jakby tutaj ta... O, tak. No, tak. Tak. Ej, naprawdę taki mocny ten klej, bo się sparzyłam. I tak piecze mnie trochę. Ja się znowu przypiekę. I tyle z tego będzie. Tak, ta różyczka tutaj potrzebuje zaistnieć. O. No. Tak. Tej różyczki tutaj brakowało. Tak jest. I się zastanawiam, czy tutaj jeszcze nie dopchnąć jakiegoś listeczka. No bo tak, jak tutaj dopchnę listeczka, to będzie nawet spoko, ale jakbym tutaj dopchnęła listeczka. O! Tak, i może jeszcze jakiegoś kwiatuszka bym tu dopchnęła. Czekajcie. Tak, żeby coś tutaj się jeszcze podziało. No, to też by spoko wyglądało. Tak by... Czy to już nie będzie za dużo? No tak, to jest tu trochę pustawo, mam takie poczucie. Mam poczucie pustki. A może by tutaj tak po prostu listka dołożyć? Pustawo. Na tej kartce, jak tak patrzę w podglądzie, to się dzieje już bardzo dużo. Ale co ciekawe, na podglądzie wygląda, jakby się działo dużo, a jak patrzę na żywo, to mam takie poczucie, że pustawo. Niesamowite. To jest niesamowite, jak różny odbiór można mieć jednej kartki, nie? Wy to już byście pewnie dawno przestały dokładać, nie? Tylko ja taka walnięta. No ja lubię listki dokładać. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ja lubię listki dokładać. Listki, kwiatki,
A i tak obiecałam sobie, że dzisiaj nie dokładam, wiecie, żel medium, paćki z brokatem. Więc i tak jest progres, słuchajcie. Tak jest progres. Chociaż korci mnie strasznie, żeby sobie paćkę brokatową zrobić. Ale nie, obiecałam sobie, że dzisiaj nie, że chcę, żeby ta kartka była taka czysta w miarę. Więc wiecie. O, i tutaj może jeszcze takiego listeczka dołożymy. No, dołożmy listeczkę. Dobra, ale wyszła ładna. Jestem z siebie zadowolona. Mimo tego, że tak jak wam mówiłam, mało ostatnio kartek robię tak po prostu se o, że tak powiem, no to wyszła ładna. Jestem z niej zadowolona bardzo. Jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona. Jeszcze muszę tego listka gdzieś dopchać, bo nie będę sobą, jak go nie dopcham. Chyba, że już naprawdę go nigdzie nie zmieszczę. Tak też może być. Nie no, listek z listem. Dobra, już może nie. Może już nie. Dobra. No i zobaczcie. Kurde ładna. Kurde ładna, wam powiem. Dobra, już nic nie dopycham. Nic nie dopycham. Jestem twarda, nic nie dopycham. I teraz pytanie, czy ja tu chcę te serduszka? Bo korcą mnie. Korcą mnie te serduszka tutaj. Też kurczę, może przy napisie by je gdzieś dać. Czekajcie, trzeba jeszcze jakiś napis zorganizować. Organizujmy sobie napis. Świąteczne z kraftokloka, no to może świąteczne to tak niekoniecznie. O, ale tu jest, poczekajcie, mam tutaj mój świat, pełnia życia tu i teraz. Kochaj, zawołaj mnie, kocham cię. Kocham cię brzmi jak plan. Musicie przyznać. Mi się dziwię, że nie działają mi te... Że nie działają mi dla ciebie. O, może dla ciebie to będzie takie neutralne. A potem się dziwię, że mi nie działają gilotyny, nie? Jak ja je tak kopa ciągle biorę. Ja kupiłam nożyczki. Jezus. Gumkowa masakra nastąpiła. Muszę przestać nosić tą gumkę ze sobą. Wszystko jest po prostu w gumce chlebowej. Wszystko. No dramat jakiś, dramat, słuchajcie. Gdzie to było dla ciebie tutaj? Te duże nożyczki są spoko do wycinania napisów, bo w miarę równo idzie ręka. Ciężko jest w sensie, wiecie, zrobić to krzywo. Więc... Spoko do napisów. Polecam do napisów. Kupić sobie nożyczki za miliony monet do napisów. Polecam gorąco. To się kogo. Dobra. O, i to sobie zrobimy tu, tylko ja to sobie oczywiście postarzę troszeczkę. Znaczy oczywiście. Po prostu została mi rameczka trochę dookoła, więc żeby nie było jej widać, to ja sobie to tak, wiecie, siuru-buru. I będzie bezpiecznie. Dobra. No i oczywiście podniesiemy trochę. Trochę podniesiemy, żeby było tak, wiecie, na bogato. Żeby było na bogato. Satralalala. Tak. I tutaj tak. Obciepiemy trochę. Nie no, to się, ale szeptem to już nie mów do ludzi. To już trochę przesada. Możesz sobie mrotać, ale nie szeptać. Szanujmy wszystkich. Kurczę, ładne wyszło. Podoba mi się. Bardzo. A, i jeszcze woskowanie. Jeszcze zwoskujemy boczki. Tak, jeszcze zwoskujemy. I jeszcze zwoskujemy. Wiadomo, żeby było ten tekst fajnie. Dobra, tu sobie zrobimy napis dla ciebie. Dobra.
Tu serduszka może. No super cute z tymi serduszkami. Podoba mi się. Dobra. Lecimy z serduszkami w takim razie. Tak. I tak. Super cute. Dobra. Dobra. I teraz jeszcze sobie to pobrudzimy. Tym naszym złotko-różem. Oczywiście nie trzeba tego robić, nie? Bo nikt nie zmusza. No ja lubię. Zamiast na przykład właśnie brokatu, to ja sobie tutaj przejadę woskiem i nadamy trochę błysku. Myślę, że to będzie fajowsko wyglądało. Ono, powiem wam, dobrze wygląda. Jeszcze pachnie do tego. Więc ja tu sobie po wszystkich brzeszkach jadę. Mogłam to zrobić zanim poprzyklejałam, w sensie samą bazę ogarnąć. Teraz to ciężko, ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, ale bazę białą też bym chciała sobie trochę przejechać. O. I napis trochę. A może by te kwiatki tak trochę? Muszę je tak troszkę ubrudzić. No miami. No kurczaki, dobry pomysł to był. Dobra, najlepsze pomysły wpadają przez przypadek człowiekowi do głowy. O, dobrze to wygląda, powiem wam. Kurczę, tak, słuchajcie, można brudzić materiałowe kwiatki woskiem, bo wygląda to zacnie. Więc jeżeli się kiedyś obawiałyście, to spróbujcie. Bo wygląda to dobrze. Omegy, słuchajcie. Lajki. Dobra, to była ta kropka nad i. Słuchajcie, to była ta kropka nad i. I już wam pokazuję na zbliżonku. Jestem bardzo zadowolona z tej karteczki, jak mam być szczera. Co mam powiedzieć, nie? Zobaczcie. Tak to się prezentuje, widzicie? Spójrzcie sobie na kwiatuchy. Uważam, że powoskowane wyglądają naprawdę zjawiskowo. No i kartka jest, jak widzicie, boki ma powoskowane. No i tak się prezentuje karteczka moja woźpowa, z papierów woźpowych, które przygotowałam. Ja zobaczę, czy da się wpłacać poza finałem Wielkiej Orkiestry na woźb jakieś kwoty, w sensie czy jest jakieś konto, na które można wrzucać datki po prostu na woźb. Jeżeli się da, to ja na dole wam podlinkuję, jak to zrobić i wtedy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę jeszcze na te papiery, a nie załapał się na woźbie, bo ja ich nie będę wprowadzała do sklepu, no to wtedy zadowolone przekazanie kwoty na woźb i przesłanie mi na maila na kontakt@tosiakowo.pl potwierdzenia przelewu, możecie zakryć kwotę oczywiście, bo to tam kwota nie ma znaczenia, dostaniecie ode mnie te papiery. Więc ja się upewnię, jak to zrobić i w opisie filmu po prostu wam to ogarnę. Zobaczę, czy już może dzisiaj coś się da. Jeżeli dzisiaj jeszcze się nie uda tego sprawdzić, bo może bezpośrednio po finale tego się nie da zrobić, no zobaczymy, to później najwyżej to dokleję. Ale gdybyście właśnie chciały takie papiery, a nie macie ich, to pod filmem właśnie taką informację zawrę, bo to są papiery woźpowe i ich w sklepie po prostu nie będzie. No, to co? Ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że karteczka wam się podoba. Powiem wam, że mi się podoba bardzo. Moim zdaniem wyszła przekiutaśna. Jestem z niej bardzo zadowolona. Tak naprawdę bardzo zadowolona. Dawno nie byłam tak zadowolona z karteczki. Jest totalnie w moim stylu.
No. I co? Widzimy się w takim razie jutro na live, a w sobotę na tygodniówce, w tygodniówce. No i w przyszłym tygodniu widzimy się już dalej, będziemy dziubać. Dobra, no to co? Ściskam was bardzo mocno, żegnam się z wami i do zobaczenia. Buziaki. Pa, 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 pa.